Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj, słuchajcie, opowiem troszkę o hejście. Tryb hejst to jest tryb polegający na tym, że musimy, słuchajcie, jako pierwsi rozwalić safe u przeciwnika. Oczywiście tryb 3-3, ja dzisiaj zagram takiego hejsta. Spójrzmy, jaką mamy mapkę. Ta mapka, można w sumie powiedzieć, że ona jest też, słuchajcie, pod Barley'a, pod Dynamike'a, ale zagram Coltem, bo grałem dużo hejsta i zauważyłem, że Colt jest też naprawdę bardzo dobry, tylko że musimy mu zrobić tak jakby na ulta właśnie, żeby się wbić tam do, dokładnie, słuchajcie, pod ten safe, żeby przebić tą ściankę, ale jeśli będziemy mieć Bulla w ekipie, to zapewne, słuchajcie, Bull to zrobi, też Bull to czasem leci po przekątnej bardziej w tamtą stronę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o w ogóle o hejście, czy lubicie grać. O, tu mam jakiś pakiet, tu mam 2 megaboxy za 109 gemów, ale to mnie nie interesuje. Ja sobie odbieram tylko i wyłącznie, słuchajcie, darmówki na razie. Jeszcze zbieram te boxy, więc za niedługo będzie dość duży opening. Jeszcze sprawdzam, czy mi się wszystko nagrywa. Tak, wszystko się mi nagrywa. Więc w tym momencie, słuchajcie, zagramy sobie hejsta. Cold ponad 349, no i polecimy, tak. No i mówiłem, słuchajcie, że Barley'e, ale fajnie, bo mam w ekipie, mam, słuchajcie, mam El Primo i Bulla mam, tak? Czyli tu już nie ma zbytnio co podchodzić. No i co się teraz dzieje? Teraz dzieje się to, że... O, właśnie. Ja może troszkę cofnę. I wystrzeliłem ulta w świat, nie? No, też tutaj troszkę gram na aimie. Ale to czasem ciężko jest, słuchajcie, po prostu trafić. Dobra. I oczywiście to jest, słuchajcie, tutaj jest taki tryb, że... Tutaj są te choineczki, to, słuchajcie, HP. Ale my tu już mamy, no niestety... Dobra. Ja wykorzystałem ulta, kurczę. Dobra. Oczywiście Barley też na ulta. No tu jest, słuchajcie, silna ekipa od strony przeciwnika, więc zapewne przegramy. Widzicie, tutaj się Bull, słuchajcie, już po tej stronie szykuje. O, idealnie. Trafiłem w niego. Dobra, 30%. Myślę, że on tutaj się wróci. I teraz wam coś pokażę. I właśnie o to mi chodziło, że w tym momencie sobie już zrobiłem przejście, ale to jest, słuchajcie, za mało, bo to i tak w sumie nas, w sumie i tak nam zbiją nam ten save do samego końca. Okej. Minuta 9 jeszcze została. O, prawie, że ubił tego. Oj, byłem blisko teraz. 49% tam El Primo leci, ale nie wiem, gdzie jest nasz Bull, kochany. Z ekipy 46 i teraz się zaczyna jazda tam. 29, okej. No i tu niestety będzie problem już. No, niestety, słuchajcie, ten Barley się tu wyleczył. Ajajajajajajajaj. 14%. Ajajaj. I tu niestety, słuchajcie, przegraliśmy, ale nie jest aż to taka zła przegrana. O, tutaj bardzo wysokie, wszyscy, słuchajcie, mieli pucharki. Tak, ten El Primo by chciał z nami zagrać, ale nie. Zagramy, słuchajcie, po prostu z innymi graczami. Dajemy od nowa losowanie. Ja, słuchajcie, chyba, że trafimy na ekipę, zawsze polecam, jeśli trafimy na fajną ekipę, z którą wygrywamy wszystkie mecze, no to warto, znaczy no, wygramy jeden mecz, to warto później z nimi jeszcze raz spróbować. I teraz, słuchajcie, skład jest podobny. Ten sam skład, Colt, Bull i El Primo, i tak samo jest w drużynie przeciwnej. Dobra. Ja tu troszkę z tyłu będę stał. Będę ładował sobie ulta na spokojnie. O, widzicie? Słuchajcie, tu jakaś ekipa się nam już lepsza trafiła. Znaczy no, w sumie tamta też była dobra, nie? O, tutaj kurde padł. Dobra, tam tutaj padł, ale tam jeszcze jest ten. I teraz tu chłopaki będą wbijać sobie. O, ja tutaj niestety padłem. Tam jest, słuchajcie, tutaj jest Bull po lewej stronie, on tutaj czeka. 57% i teraz my musimy zaczekać, bo niestety tutaj się dość mocno podładowali wszyscy od strony przeciwnika. Tam już jest 30%. Okej, okay, następny się ładuje. Więc ja może się zajmę tym Coltem trochę. Dobra, 42.
No i, nie, no i niestety myślimy, że tam El Primo załatwi całą sprawę, obroni to. Aja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 j. Dobra, on tam padł. Aj, byłem blisko, kurczę, byłem blisko. 19%. Dobra, ja może teraz stanę troszkę na obronie. O, co tutaj? Jest! Zakończyłem, słuchajcie, wygrany mecz, tutaj Rabich bólem zdobył. Cold jest, słuchajcie, dobry, Cold jest dobry. No i teraz w sumie, gdyby oni dali, słuchajcie, akcept, no to ja bym z nimi może zagrał ten kolejny meczyk, bo widać, że naprawdę bardzo dobrze grali. Więc słuchajcie, zagrajmy jeszcze jeden mecz. Napiszcie na dole w komach, co myślicie o heście. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale, a my lecimy, słuchajcie, dalej. Nie zdążyłem zobaczyć, co tam jest, bo nie wiem, czy zauważyliście, że tak bardzo szybko to przeminęło, ale zaraz zobaczymy. Jest Barley, oczywiście są lagi, słuchajcie, lagi, ścina internet. Tak jest, czyli będzie niezła ścinka na tym. O, tym Coltem to ja też tak strzelam jak... Frank jest, słuchajcie, Frank, kurczę, Frank to chyba na każdy tryb jest op, serio. Aj, przeszczeliłem ja. Ulta. Niestety. Patrzcie się, jak ten Bulldo dobrze gra, nie? Teraz Frank. No i słuchajcie. Barley. Jak on ulta wbije, nie? Na sam środek. To jest po prostu dupa. Patrzcie się, on dwa razy wykorzystał ulta. I niestety w tym momencie mój team, słuchajcie, przegrywa. Ale no niestety, jakby nie patrzeć, słuchajcie, to ten Barley był naprawdę mega op. Dobra, dwie porażki, jedna wygrana z randomami. Ja wam pokazuję grę z randomami. Bo wiecie, dość dużo osób gra z randomami. Ja rzadko gram tutaj z kimś innym. Chyba, że z klanowiczami. Dobra, tam jest, słuchajcie, Dynamike. Czyli kolejny brawler, który naprawdę na ten tryb jest w cholerę op. Dobra. Teraz muszę cofnąć, bo moje HP już jest na wyczerpaniu. A niestety mnie ubił. No i spójrzcie, słuchajcie, oni są już w samym środku. Aha, ja myślałem, że... Dobra, bo ja się pogubiłem i patrzcie, jak szybko straciliśmy, słuchajcie, ten. Jak bardzo szybko straciliśmy naszego, słuchajcie, nasz save. Więc żeby nie było tak łatwo dla przeciwnika, teraz ja zagram Barleyem. Teraz ja tutaj wytestuję Barleya, bo tu Barley jest naprawdę op. Tamta walka to w ogóle, słuchajcie, koszmar. Była. Przez chwilę się naprawdę ja sam pogubiłem. Tam Nita, teraz Colt, Barley i ja mam po prostu El Primo i Bulla, czyli jest ok. I od razu sobie, słuchajcie, tutaj Barleyem w ten sposób. Widzicie? Tylko, że musimy dobrze załadować ulta, nie? O Jezu. No i właśnie, nie o to chodziło w tej walce. Tutaj Colt przeżył. Teraz się tu dzieje, słuchajcie, jaja. 30%. Mnie goni oczywiście misiu. Lekka przymuła była. Ale on też tam padł. I niestety, słuchajcie, nasz save padł. Oj, seria, kurczę, leci seria dość mocna porażek.
No ale niestety tak to, słuchajcie, bywa na hejście. Także zróbmy jeszcze jeden mecz. Kurczę, musimy to wygrać teraz. Tego hejsta. Dobra, tam Shelly. Okej. O, ja mam, słuchajcie, mamy Daryla. Daryl tu jest naprawdę też dobry na ten tryb. Dobra. Od razu tutaj Colt poszedł w świat chyba. Od razu, słuchajcie, cofiemy tutaj. No i niestety mi tutaj nie pykło, bo wykorzystałem ulta w dość śmieszny sposób. Oj, 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 66%, ale tam Daryl chyba tam czyści, słuchajcie, u przeciwnika. I teraz my możemy, słuchajcie, zmierzać w stronę sejfu powoli. Tylko, że muszę iść z moją ekipą. Colt z tyłu. Okej. Jeszcze ja tutaj spróbuję szybko zrzucić. Oj, 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 porażka, poleciała porażka. Dobra, ale nas kurczę ograli, no. Aj, szkoda, szkoda, wielka szkoda, słuchajcie. Dobra, bo przegraliśmy na tym odcinku dość dużo meczy. Ale spróbujmy jeszcze zagrać. Spróbujmy jeszcze zagrać tym Barleyem. Ja wciąż się uczę grać tym Barleyem i tu jest właśnie, słuchajcie, ten problem. Dobra. Podobne składy, tylko że w tamtej drużynie strzeli. O, wybrałem sobie drogę naokoło, no nieźle. I tu od razu im rzucić, słuchajcie. Ale go zmyliłem ładnie. Dobra, 20% już poleciało. Teraz ja tutaj troszkę przypilnuję. Mogę tu wyrzucić ulta. W sumie jak na najbardziej. I 7% zostało. Więc ja teraz robię tak. Szybko ulta i myślę, że to już pomoże naszemu sejfowi. Tak jest, słuchajcie, safe pad. O to właśnie chodziło, żeby tak to zagrać, słuchajcie, wkurwiony Star Player. Na początku, na tamtych walkach tego nie mogłem wam pokazać, ale teraz się udało i w sumie dobry, słuchajcie, w sumie też mam bardzo dobry level, tutaj level Barleya, więc wiecie, więc kurczę, no 7 level to jest, słuchajcie, bardzo dobry level. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek dzisiaj, słuchajcie, tryb haste. Pamiętajcie o tym, że musicie, słuchajcie, zniszczyć safe. Ja na moim kanale był turniej, słuchajcie, Królowie Haste'a, którego wygrał Hardcore, Fame i Oliver, słuchajcie, czyli trójka najlepszych Polaków w Brawl Stars, chyba na ten moment w rankingu polskim, nie wiem, musiałbym tam zobaczyć, a zanim długo, słuchajcie, wbijamy chyba do top 200 w Polsce, tylko ja muszę troszkę, słuchajcie, jeszcze poogarniać sobie resztę brawlerów. Gdybym teraz miał nowego brawlera, to bym już to zrobił. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję za zostawioną łapeczkę w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i na dole możecie się wypowiedzieć na temat hejsta, czy lubicie grać, czy nie, czy gracie z randomami, czy gracie ze swoimi klanowiczami. To tyle, ja mam nadzieję, że wam dzisiaj pokazałem seria porażek, seria zwycięstw, ale nie mam zamiaru, słuchajcie, wycinać tam jakiś kurde porażek czy coś, bo to nie jest w moim stylu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, pozdro, yo!